drewniany płot każdego dnia jest narażony na wpływ pogody czy szkodników organicznych. Żeby zachować jego wygląd na lata, należy co kilka lat poświęcić trochę czasu na jego renowację. Pierwszym etapem pracy jest sprawdzenie poszczególnych szczebli i ewentualna wymiana zniszczonych fragmentów płotu. Tak samo robimy w przypadku śrub. Czas na przygotowanie drewnianego podłoża tak, aby móc użyć impregnatu ochronno-dekoracyjnego powłokotwórczego Vidaron. Płot myjemy za pomocą myjki ciśnieniowej, ewentualnie wykonujemy to za pomocą drucianej szczotki i przemywamy wodą z detergentem. Tak przygotowane podłoże zostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Tylko wtedy efekt naszej pracy będzie widoczny na długie lata. Kolejny ruch to impregnacja surowej powierzchni szczebla. Wymieniając w płocie szczeble, należy je odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu używamy bezbarwnego impregnatu gruntującego Vidaron. Produkt chroni drewno przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Pozostawiamy do wyschnięcia zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu. Z palety kolorów Vidaron wybieramy interesujący nas impregnat powłokotwórczy do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna. Pomalowany szczebel montujemy do konstrukcji metalowej bramki. Całość pokrywamy za pomocą pędzla impregnatem ochronno-dekoracyjnym powłokotwórczym Węgę Afrykańskie. Równomiernie rozprowadzamy produkt na całą powierzchnię wzdłuż słojów drewna. Nadmiar rozcieramy suchym pędzlem i pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin. Czynność powtarzamy. Po zakończeniu renowacji pozostaje nam umycie narzędzi i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.